pierwszych dniach września media obiegła wiadomość o zdarzeniu drogowym z udziałem Sylwii Peretti, popularnej uczestniczki programu Królowe Życia. Pojazd gwiazdy wypadł z drogi na małopolskich trasach, co natychmiast wywołało lawinę spekulacji wśród internautów. Adam Zajkowski, menedżer Peretti, postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić przyczynę niefortunnego zdarzenia. Zdarzenie, które wstrząsnęło fanami, nie tak dawno Sylwia Peretti była uczestniczką kolizji, która miała miejsce w pobliżu wsi Głogoczów. Pomimo spekulacji, policja szybko potwierdziła, że w chwili zdarzenia kierująca była trzeźwa. Jednak do czasu oświadczenia menedżera nie były znane szczegóły dotyczące stanu zdrowia gwiazdy. Utrata przytomności przyczyną wypadku. Adam Zajkowski w oficjalnym oświadczeniu przekazał, że przyczyną wypadku była utrata przytomności przez Sylwię Peretti. Aby uciąć bezsensowną falę domysłów, spekulacji i fałszywych oskarżeń, informuje, że wypadnięcie pojazdu z drogi nastąpiło wskutek utraty przytomności. Auto jechało z prawidłową prędkością, zjechało z drogi, przejechało przez rów i zatrzymało się na drzewach. Wyjaśnia menedżer w portalu Pudelek. Dodatkowo podkreśla, że badania wykazały brak alkoholu lub innych substancji we krwi gwiazdy.